Wasze zawody, zawody związane ze sceną, no niestety nie zawsze wiążą się z pracą w jednym konkretnym miejscu. Ja ostatnio czytałem taki bardzo fajny skądinąd wywiad z twoją mamą, w którym to ona przyznała, że ty masz dużo zobowiązań tutaj w Warszawie, natomiast twoja żona ma swoje zobowiązania zawodowe w Poznaniu. Jak wam wychodzi to życie na walizkach? Czy sprawia to naprawdę ogromną trudność? Paulina została dyrektorką artystyczną Teatru Muzycznego w Poznaniu. Przygotowują tam projekt za projektem. Przygotowują się również do wielkiego, niesamowitego otwarcia, które będzie miało miejsce za 4-5 lat w Poznaniu. A mianowicie będzie to największy teatr muzyczny w Polsce. I cóż mogę powiedzieć? To jest jej pasja, to jest jej życie, które mi również zostało dane w takim wymiarze i w takim kolorze i w takim wyglądzie, w jakim jest, również dzięki tej pasji. Także byłoby niewłaściwe i nieuczciwe, gdybym w jakikolwiek sposób starał się ją ograniczać. Jest czasami bardzo ciężko, ale tak jak mówię, przy dobrej organizacji i chęci z obu stron nie ma rzeczy niemożliwych. Oczywiście trudno jest uniknąć też sytuacji kryzysowych, napięć, ale na tym właśnie polega życie i to jest cały niesamowity proces, który trzeba przeprowadzić od początku do końca. Czasami się trzeba odbić od tego, spojrzeć na to z góry, żeby wiedzieć, co być może nam gdzieś przeleciało koło głowy i cofnąć się, czasami wybiec w przyszłość. Pod warunkiem, że ludzie potrafią się dogadać, wszystko można zrobić i tak jest w naszym przypadku.